Kochani bracia i siostry, rozpoczynając ten kolejny dzień naszej rekolekcji, oczywiście dzisiaj oczy nasze skierowane są w stronę naszej ukochanej Matki. Myślami również biegniemy do patrona tego dnia, świętego Andrzeja, święty Andrzej Apostoł. Jego grób znajduje się na tej niedaleko Neapolu. Byłem zresztą tam przy jego grobie, właśnie w Amatii, gdzie znajduje się grób apostoła męczennika. No bo przecież byli męczennikami. Nigdy nie jesteś sam i sama. Chociaż czasem o tym zapominasz. A może czasem jest to zbyt często w twoim życiu. Czy nie jest to często w twoim życiu, że czujesz się tak osamotniony i osamotniona, zapominając o tym, że przecież musisz umieć być z Jezusem. Ojciec Święty, papież Benedykt XVI mówił często: nigdy nie jesteś sam. Nigdy. W tym nigdy znajduje się to, że Bóg, Chrystus jest obok. I Matka Najświętsza towarzyszy tobie nieustannie. Ona przychodzi w każdym momencie, kiedy o to prosisz. I dzisiaj właśnie chcielibyśmy w tym dniu poprosić ją u początku Adwentu, który rozpoczniemy tej nocy. Poprowadź mnie, Mario, abym nigdy nie czuła i nie czuł się sam. Abym zawsze miał radość i miała radość w sercu, bo Ty mi przyniosłeś Jezusa. Bo Ty mi przyniosłeś Jezusa. Tam w Betlejem, kiedy ona pyta o miejsce ponad 2000 lat temu, ci ludzie, pomimo że nie znaleźli miejsca dla Boga, oni czuli się samotni, nie poznali Jego przyjścia. A pierwsi, którzy odnaleźli Boga przychodzącego na świat w ciele człowieka, byli ci prości pastuszkowie, i oni nie czuli się już nigdy sami. Dla nich wystarczyło to spotkanie tam wtedy na polach betlejemskich. Oni już zawsze wiedzieli, najpierw widząc gwiazdę, która ich prowadziła, wiedzieli, że tylko już spotkali. Nie potrzebowali już więcej prowadzenia przez nikogo, przez żaden inny znak. Oni spotkali Chrystusa. I my musimy się uczyć tego. Szukamy często znaków prowadzenia. Pokaż mi, Panie, czy to jest ta droga. Pokaż mi, czy ja nie gubię się. Czy to nie jest w moim życiu ten moment, kiedy nie wiem, dokąd iść. Nigdy nie zrodzi się w tobie taka myśl, jeśli masz Jezusa w sercu. Musisz oddać całkowicie swoje myśli i pragnienia. Musisz oddać swoje słabości, swój grzech. Wszystko oddać Chrystusowi w całym twoim myśleniu. Powiedzieć: Panie, nic już nie mam dla siebie i nie chcę nic dla siebie. Oto święty ojciec Szabel. Święty ojciec Szabel, który właśnie nam o tym przypomina. W początku tego dnia on chce nam o
tej pustelni ponad 1000 metrów nad poziomem morza Wadaja nigdy nie był sam. On zawsze był z nim. On nigdy nie nudził się spotkaniem z Bogiem. A wydaje się dzisiaj, że niektórzy znudzili się gdzieś, najpierw życiem, a później nawet tym spotkaniem. I zatrzymali się w drodze. I nie chcą iść dalej. A Pan Bóg pozostawia nam cały czas jakieś zadanie i znak. Ostatnio, kiedy byłem właśnie na Słowacji, było to 22 listopada, czyli to było kilka dni temu. 22 listopada, kiedy to procesja wychodzi każdego miesiąca z pustelni ojca Szarwera, idzie tam na dół, gdzie jest świątynia, gdzie jest jego gród. Każdego 22 miesiąca tysiące ludzi bierze udział w tej procesji właśnie. I kiedy opowiadałem to niektórym, mówię, znalazłem się tu teraz w Rożnawie, wychodząc z katedry po mszy świętej, 22. Myślami nie ukrywam. Tego dnia coraz więcej udaje się tam, gdzieś myślą, do Libanu. I oto nagle w rynku w Różnawie jest sklep jubilerski. Nie wiem, jak nigdy mnie tam do sklepu jubilerskiego nie pchało, ale idę w tą stronę, oglądam te wszystkie koluczynki dla kobiet, tych wszystkich w jubilerskim sklepie. Stoję przy tej wystawie. Co ja tu robię? Czemu ja stoję przy tej wystawie? Dopiero myślałem o Libanie, pierścionki, no wiecie, no to, co jest na wystawie w sklepie jubilerskim. Stoję i patrzę. I nagle poza tymi wszystkimi tam wystawionymi, tymi, no, tą biżuterią, dostrzegam mały pierścionek, który ma wizerunek ojca Szarbera. Ciarki mnie przeszły. Co on tu robi? Dlaczego mnie tutaj wciągło do tej wystawy? Ale zakryty, za innymi tak gdzieś pierścionek wszedłem do środka. Pytanie, zdumione przed ksiądzem, mówię, proszę pani, tam jest taki pierścionek, proszę go dać. Podała, zrobiłem fotografię. Ojciec Szarber. Ona mówi, a kto to jest? Pyta się mnie. Jeszcze były inne panie. A to ja wam opowiem, kto to jest. I wtedy zacząłem mówić o jego życiu. Stałem tutaj za tą latą w tym sklepie i słuchałem, a ja im więcej mówiłem o nim, wtedy uświadamiałem sobie, że to on mi tam poprowadził. Żeby mogły usłyszeć o tym, że nie są same. I mówię do nich, dla niego Jezus był najważniejszy. A jak to się stało, że ten pierścionek mówi, my nie wiemy. No ale niech sobie pan, że nie wiemy, skąd przyjechał. Ile kosztuje? Taki był drogi, że nie zdarzy. Bo był za złota i pięknymi kamieniami jeszcze wysadzane. Ale to nieważne. Nie chodziło o to, jaką ma cenę ten pierścionek. Ale chodziło o ich serca. Nie ta cała otoczka.
ale o to, żeby one dowiedziały się o nim, aby mogły usłyszeć, że on tak pokonał Chrystusa, że nigdy w tej pustelni nie czuł się sam. Że ty musisz tak ukochać Jezusa, że w twoim domu czasami jest jak w pustelni. Nigdy tam nie poczujesz się sam. Czasami dzisiaj ludzie są pośród innych. Zwykle nieraz tam jest. Wielu mi opowiada i w swoim domu. A jednak odczuwają wiele samotności. Samotności, która sprawia im czasem ból. I w tym momencie ten ból ofiarowany Jezusowi staje się jeszcze większym przywinięciem ku niemu. I jeszcze większym spotkaniem, które sprawia, że zawsze w twoim sercu panuje pokój i radość. Bo wiesz, że już nie pójdziesz gdzieś tam, aby być sam. Ale pójdziesz, aby zanieść Jezusa temu, który jest sam. Aby zanieść to Jego Słowo, które można całą Ewangelię nim umieścić. Miłość. Miłość i miłość, która sprawia, że drugi człowiek czuje, że tu Bóg przyszedł. Bo gdy miłość przynosisz, Boga przynosisz. Dlaczego ci pastuszkowie betlejemscy nie czuli się już więcej sami? Bo oni spotkali miłość. Nie mówiąc, no cóż mógł powiedzieć nowonarodzony? Ale widzieli miłość rodziny, świętej rodziny. I taka właśnie miłość świętych dzisiaj jest nam potrzebna. Takie właśnie spotkanie z Bogiem jest nam potrzebne. Amen.